tytuł kursu – Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji. Moduł – Organizacja przepływu zasobów i informacji. Temat – Role kierowników szczebla podstawowego, a kształtowanie przepływów produkcyjnych. Dzień dobry. Witam. Dziękuję, że znalazł Pan chwilę czasu, by odpowiedzieć na kilka pytań. Nie ma za co. Kim według Pana jest kierownik? Obowiązki kierownika zawsze wymagają podejmowania decyzji, przekazywania ich podwładnym, stwarzania podwładnym sytuacji pobudzających, kontrolowania ich działania oraz ponoszenia odpowiedzialności. Niezależnie od szczebla, kierownik produkcji odpowiada za wiele różnych funkcji w przedsiębiorstwie. Od czego te funkcje są zależne? Funkcje te rozróżniane są w zależności od tego, czy zakład jest wytwórczy, czy też usługowy, również charakter wytwarzanych wyrobów jest brany pod uwagę. Czy może nam Pan wymienić przynajmniej kilka aspektów pracy na stanowisku kierowniczym? Oczywiście. W zależności od danej działalności i jej profilu możemy wyróżnić następujące aspekty pracy kierownika. Kierownik zarządza miejscem powstawania największych kosztów w przedsiębiorstwie. Kierownik produkcji powinien umieć wykonywać zadania krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Kierownik produkcji jest kierownikiem technologii, czyli produktu, jak i procesu wytwórczego. Musi mieć poczucie ciągłego samodoskonalenia się. Kierownicy wszystkich działów, w tym kierownicy produkcji, przydzielają wykonanie zadań w poszczególnych systemach produkcyjnych, co umożliwia kontrolowanie całego procesu twórczego. Jako najważniejsze zadanie kierownika, co by Pan wymienił? Najważniejszą funkcją kierownika jest sprawowanie kierownictwa nad całością zadań. Liczba i problematyczność tych zadań, które muszą być wykonane w tym samym czasie oraz złożone relacje wzajemne zachodzące w procesie produkcji, tworzą często olbrzymie wyzwania dla kierownika. Na co powinien być otwarty kierownik? Powinien być otwarty na nowe pomysły, nowe technologie oraz posiadać umiejętność analizowania wyników. W rzeczywistości kierownicy rzadko kiedy widzą swoją rolę inaczej niż jako wymaganie, rzucanie wyzwań, pasje i tym podobne. Taka postawa jest szczególnie widoczna w tych miejscach, gdzie funkcja kierownicza jest obłożona dużą ilością skomplikowanych zadań. Dziękuję Panu za rozmowę. Nie ma za co. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.